poniedziałek 1 lutego 2010 roku w Brzezinach zmienił się burmistrz. Cezary Rybiński zastąpił dotychczas panującą Ewę Hojkę. Piastowanie urzędu przez nowego burmistrza miało charakter bardziej poznawczy niż decyzyjny. Znalazłem się na tym festynie czysto przypadkowo. Chciałem po prostu obejrzeć fajerwerki, a że była licytacja, więc się zainteresowałem. Cel słuszny uważam. Nie chciałem, żeby to poszło zbyt tanio, dalej nie było chętnych do przybicia i tak zostałem. Który pan się zaczął pracę? Od 8 normalnie? No, muszę powiedzieć, że trochę później, od 9. Mieliśmy tutaj odprawę z kierownikami wydziałów. Właściwie bardziej zapoznali mnie, czym się kto zajmuje, co aktualnie jest robione w gminie. Poza mieście właściwie po odprawie, a trwało to ponad 2-3 godziny gdzieś. Pojechaliśmy właściwie na zwiedzić przedszkole nowo budowane, które ma być w tym roku oddane. Później byliśmy w zakładzie usług komunalnych, na basenie, na pływalni. Zwiedziłem ją od kuchni, można powiedzieć. Dzień był bardzo wypełniony i zrobiło na mnie duże wrażenie. Przede wszystkim pływania pod spodem, jak to jest wszystko ładnie zorganizowane. Poza tym nowe przedszkole robi wrażenie. Po ukończeniu będzie to obiekt godny pochwalenia się nim po prostu. Opowiadałem znajomym, że taka fucha mi się trafiła na ten dzień. Nie powiedziałem konkretnie, który dzień, bo sam nie wiedziałem, dopiero tak było ustalone około tygodnia wcześniej. Więc tam różne podteksty były wysuwane. Nie powiem nawet, że mnie zachęcali, żebym startował w wyborach, nie? Aczkolwiek ja odrzucam coś takiego. A może jednak warto? Może i warto, ale jeszcze nie teraz. Po prostu czas na to mi nie pozwala, bo zajmuję się czym innym. Dużo zdrowia i żeby byli cierpliwi, że na pewno będzie się poprawiała infrastruktura w całym mieście. Będzie nam się chyba mieszkało lepiej. Będzie to miasto atrakcyjniejsze dla nowych właściwie mieszkańców. Możemy ich pozyskać jeszcze z regionu. ibtv.pl. Internetowa brzezińska telewizja.